zaskoczeniem to, że mi się wszystko udało. Mianowicie ciąg zdarzeń, który w moim życiu następował jedno po drugim, miał jakiś logiczny, układało się w logiczną całość. Witam serdecznie na jubileuszu pracy naukowej i działalności społecznej jubilata pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Józefa Ryszki. Spotykają ludzi w drodze, którzy akurat wiele tej informacji przekazali, wiele wzorców udzielili dla mnie i to pozwoliło mi kształtować na tyle moją osobowość, że Państwo chcieli się ze mną spotkać, a chcieli się ze mną tę rozmowę i tę uroczystość. Przywilejem jest móc przybliżyć wszystkim zgromadzonym kilka faktów z bogatej, barwnej biografii pana profesora. W 1965 roku profesor ukończył liceum ogólnokształcące we Wschowie imieniem Tomasza Zana. Lista wybitnych absolwentów tegoż liceum obok profesora jubilata zawiera takich Polaków jak profesor Bronisław Geremek, minister spraw zagranicznych, czy profesor Maria Krzakowa, pracownik naukowy Instytutu Biologii Eksperymentalnej Zakładu Genetyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie, Krośnie, to jest rynek. Rynek, piękny rynek krośnieński i okolice tego rynku, gdzie to jest, widać, że klimat miasta, powiedzmy miasta galicyjskiego, bo to też są w tej Galicji. I to jest takie specyficzne miejsce, te budynki, ta przysadzista wieża kościoła farnego, to jest takie niezapomniane wrażenie i ma to swój urok. Brakuje ratusza. W muzeum widziałem, że ratusz był na środku rynku. Który z tych cesarzy austriackich kazał wyburzyć i to myślę, że może kiedyś ratusz wróci do szansy. To będzie dopełnieniem uroku tego miasta. I później profesor Romanczuk akurat na Podkarpacie mnie ściągnął i tutaj chętnie przyjeżdżam i tak samo jak inni nasi koledzy, profesor Jędrzej, profesor Piątkowa, chętnie przyjeżdżamy, bo tutaj rzeczywiście w Krośnie się czujemy bardzo swoisko, bardzo dobrze i stąd chętnie przyjeżdżam. Bardzo, a ja znam pana profesora jako człowieka o wielkim poczuciu humoru, lekkości języka i takiej wielkiej towarzyskości. Ja jeszcze ponudzę trochę i powiem tak, że z zazdrością patrzę na te 5 skrótów przed nazwiskiem. Oczywiście zazdrościmy tu wszyscy mężczyźni tego zgodnego podziwu pań z zakładu pielęgniarstwa. Jak się zastanawiałem rano, co założyć na siebie, to oczywiście białej, bo ja znałem ten tekst, pani doktor. Białej koszuli bym się nie ośmielił. Pan profesor wprowadza standardy nie tylko w medycynie, ale także w codziennym zachowaniu, nieosiągalne dla nas. I tego oczywiście należy gratulować. Zupełnie poważnie rzecz biorąc, tak się złożyło, że to pediatrzy tworzą tę kadrę profesorską na kierunku pielęgniarstwo od samego początku. I tak mi się wydaje, to też napisałem w adresie, który się mieści w tej książce, że to się przekłada na... Bo pediatra musi być dla swoich pacjentów szczególnie czuły. I mam wrażenie, że ta czułość także w wydaniu pana profesora Ryszki w stosunku do, no po pierwsze do studentów, głównie studentek pielęgniarstwa, do współpracowników, głównie współpracowniczek, ale także to się przenosi na wszystkie osoby, które pan profesor tu spotyka. Więc ta czułość, taka empatia, która nam także jest dana, no to jest coś, co cenię bardzo i dziękuję panu profesorowi za to, ponieważ ja na szczęście, nie wiem czy na szczęście, czy na nieszczęście, pacjentem pana profesora być nie mogę. Mam wprawdzie pacjentów, to są moje wnuki, ale jakoś w innym miejscu się chowają. Ciągle podziwiam pediatrów, którzy no, mają specjalny stosunek do swoich pacjentów.
Dziękuję Panu Bogu czasami wieczorem, że właśnie na pielęgniarstwie tak się udało, że wspaniałe osoby zajmujące się małymi pacjentami tutaj zechciały zawitać i ten wizerunek naszego pielęgniarstwa jeszcze bardziej ocieplić. Tu jest tak ciepło, że już niedługo będziemy chyba musieli ochładzać ten zakład, ale w każdym razie rzeczywiście Pan Profesor ma tutaj duże zasługi. Pani doktor wspomniała o pochodzeniu. Oczywiście wszyscy wierzymy, że pochodzenie z jakiegoś krajobrazu, z jakiegoś miejsca odbija się na charakterze. I ten nowy strącz, który tutaj zaistniał jako miejsce wytwarzania wina, dobrze Pan Profesor trafił do Krosna, to jest miasto, które przyciągnęło na pewno i tę stronę Pana Profesora. Jeżeli coś jest w genach, jak twierdzi Pani doktor Zarzycka, w końcu to jest doktor nauk medycznych, to jeżeli coś jest w genach, to Krosno było Pan Profesorowi pisane. Myślałem, żeby z tego spotkania została jakaś mała pamiątka. Pozwoliłem sobie wyszukać replikę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza, która tutaj w Krośnie, w okolicach jest wręczana w szczególnych okolicznościach. Pewnie są Państwo zaskoczeni, dlaczego lampa. Otóż zleciłem badania naukowe, interdyscyplinarne, chemiczne, historyczne, polonistyczne wręcz i okazało się, że konstruktorem tej lampy był Ignacy Łukasiewicz, który lampy naftowej. Paliwem w tej lampie jest nafta, którą wydestylował również Ignacy Łukasiewicz. Po raz pierwszy publicznie taka lampa zapłonęła w miejskim szpitalu w Lwowie w 1853 roku, 31 lipca, i aby oświetlić przeprowadzaną tam operację. I to już jest ten pierwszy ważny związek. Ropa naftowa, z której ta nafta jest otrzymywana, w tym regionie była nazywana olejem skalnym. A działalność Pana Profesora w uczelni tutaj naszej polega na tym, że dolewa Pan obficie oleju do młodych głów i za to serdecznie Panu Profesorowi dziękuję. Wszystkiego dobrego, Panie Profesorze. Skutecznie czekamy już chyba 10 rok na obiecany budynek i na obiecane pomieszczenia. Warunki, w których my tutaj możemy pracować z całym zespołem dydaktycznym, są warunkami stworzonymi przez całe kierownictwo tej uczelni w sposób po prostu modelowy. I Pan Profesor Ryszko, kiedy pytał właśnie na ostatniej Radzie Wydziału w Rzeszowie, kiedy będzie budynek, i znowu uzyskaliśmy odpowiedź, że dalej musimy błąkać się po jakichś zapyziałych salach gimnastycznych, bibliotecznych po całym Rzeszowie. Pan Profesor Ryszko już nie wytrzymał i powiedział, że no jednak Pan Jezus też przez całe swoje życie nie miał żadnego budynku i proszę bardzo, co zrobiło się z Jego słowami. Także muszę powiedzieć, że to właśnie to jest na koniec mojego wystąpienia pokazanie, że Pan Profesor Ryszko jednak jest wspaniałym człowiekiem i naprawdę ma właściwy stosunek do rzeczywistości. Józku, to wspaniale być razem z Tobą. Bądźcie sobą. Bądźcie sobą. Róbcie tak i inaczej. Dla każdego pacjenta starajcie się robić to tak dobrze, jakby się to robili dla członka swojej rodziny. Dziękuję bardzo.